Witamy serdecznie, Klaudia Adamek. Dzień dobry. Słuchaj, powiedz nam, co trenujesz i powiedz, jak długo. Trenuję lekkoatletykę, dokładnie sprint 100 i 200 metrów. Trenuję lekkoatletykę 11 lat. A czy było jakieś takie zdarzenie, jakiś taki jakby moment, w którym powiedziałaś, tak, chcę biegać, to jest moja dyscyplina? Co spowodowało to, że akurat taki, a nie inny sport? Wydaje mi się, że tak naprawdę od najmłodszych lat było mnie wszędzie pełno. Byłam bardzo takim żywiołowym dzieckiem. Wydaje mi się, że te czwartki lekkoatletyczne, które są zawsze zaczynają się od czwartej klasy podstawówki, wtedy jeszcze, ukierunkowały tak naprawdę moją drogę w tym, że do tej pory trenuję lekkoatletykę. Zakładamy taką sytuację, że ktoś 10 lat temu, kiedy zaczynasz trenować, mówi ci, że w 2021 roku pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie, tak, i będziesz miała nadzieję na jakieś dobre starty. Co byś wtedy pomyślała? No byłam wtedy byłam po prostu dzieckiem wtedy i wydaje mi się, że pomyślałabym sobie, że to jakiś żart. Nie brałabym chyba raczej tego pod uwagę. Wiadomo, że zaczynając wtedy trenować, też nie myślałam od razu, że chciałabym wystartować na igrzyska, bo wiadomo, ja byłam dzieckiem. Dziecko też jakoś tak inaczej ma jakieś takie myślenie, żyje z dnia na dzień, więc raczej bym pomyślała, że taki żart albo po prostu ktoś chce sprawić mi przyjemność tym, więc raczej bym w to nie uwierzyła i dla mnie byłoby to jakąś abstrakcją. I jak wykorzystujesz, bo właściwie na co przeznaczasz, to wsparcie z programu PFN Team 100 Polskiej Fundacji Narodowej? No przede wszystkim pomaga mi to i tak naprawdę w dużym stopniu pomogło mi to osiągnąć takie sukcesy, jakie mam, bo no nie ukrywam, że fizjoterapeuta, dietetyk, catering, opłacenie nawet mieszkania, bo mieszkam bliżej właśnie, mieszkam tak naprawdę w Pile, gdzie trenuję i nie mam problemu z dojazdem. Tak naprawdę umożliwianie mi dojazdu na obozy, treningi również, więc tutaj jest duże, bardzo duże wsparcie i tak naprawdę ułatwiło mi to tak naprawdę w trenowaniu i nie muszę się martwić, czy na przykład starczy mi do tego fizjoterapeuty, czy po prostu muszę poprosić mamę o to, żeby mogła iść do fizjoterapeuty, bo na przykład coś mnie boli, albo nawet po treningu, po cięższym treningu, że mam po prostu taką lekkość psychiczną, że wiem, że po prostu mogę iść i mam taką możliwość, że właśnie z Teamu 100 jest takie wsparcie i wydaje mi się, że właśnie to taka psychiczna lekkość w tym, że, no, że taka świadomość po prostu, że mam takie zabezpieczenie po prostu z Teamu 100. A jakie masz marzenia? Mogą być sportowe, mogą być niesportowe. No moim marzeniem są Igrzyska Olimpijskie, to przede wszystkim, ale również chyba zdrowie. No chciałabym być po prostu, żeby to zdrowie w końcu mi dopisało i żeby już kontuzje żadne mnie nie napotkały i po prostu szło wszystko w górę. Jestem świadoma, że może w jakimś tam kiedyś coś, może coś nie pójść, ale jakby myślę pozytywnie i tak naprawdę no pierwsze moje największe marzenie sportowe jest na wyciągnięcie ręki i motywuje mnie to bardzo, a z jednej strony też troszeczkę się taki może paraliż, że jednak jest tak bardzo blisko, ale jednak jeszcze nie do końca i po prostu właśnie może tym startem też się bardzo stresuję dzisiaj, więc moim marzeniem są Igrzyska Olimpijskie, no i przede wszystkim zdrowie, no. To myślę, że tego Ci wszyscy życzymy, zdrowia przede wszystkim, zimnej głowy, w sensie chłodnej głowy, ale też tego, żeby te Twoje marzenia się spełniły, bo to myślę, że warto. PFM, Team 100, wspieramy sportowców. Pozdrawiam, Klaudia Adamek, buziaki.